kanał Niebajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Odcinek 34. Święty Piotr sprawia przykrość Panu Jezusowi. Drogie dzieci, co spotkało apostołów, kiedy żołnierze przyszli pojmać Pana Jezusa? Czy bronili oni Pana Jezusa? Nie. Wszyscy oni uciekli, ponieważ bali się, że i oni mogą zostać pojmani. Biedny Pan Jezus. Jego przyjaciele zostawili go całkiem samego. Żaden z nich nie został przy nim, aby mu pomóc. Niedługo później Piotr zdobył się na nieco odwagi i poszedł w ślady za Jezusem. Ale z daleka, pośród tłumu, obserwował, co dalej wydarzy się. Kiedy nieprzyjaciele Pana Jezusa wprowadzili go do budynku, aby zadać mu mnóstwo pytań, Piotr został na zewnątrz, na podwórzu. Było zimno tej nocy, dlatego strażnicy, którzy tam byli, rozpalili ognisko. Wszyscy zgromadzili się wokół ognia, aby się ogrzać. Piotr również tam był. Jedna ze służących, która stała obok Piotra, pomyślała, że go zna, dlatego zapytała: Czy ty nie jesteś przyjacielem Jezusa? Piotr ze strachu odpowiedział: Nie, nie jestem. Chwilę później inna służąca zapytała: Czy ja ciebie nie widziałam z Jezusem? Piotr ponownie odpowiedział: Nie, nie wiem, o czym mówisz. Za chwilę znów, tym razem jeden z żołnierzy powiedział: Ależ tak! Jestem pewien, że znasz Jezusa i że byłeś razem z Nim w ogrodzie. Piotr ogromnie się przestraszył i zaczął przysięgać, że nawet nie zna Pana Jezusa. Piotr 3 razy powiedział, że nie zna Pana Jezusa, swojego Boga. Popełnił bardzo ciężki grzech. Dokładnie w tym momencie Pan Jezus, prowadzony przez żołnierzy do więzienia, przeszedł obok ogniska. Odwrócił się i spojrzał prosto w oczy Piotra. Jak bardzo Pan Jezus cierpiał z jego powodu. Wówczas Piotr przypomniał sobie, jak Pan Jezus zapowiedział mu przy ostatniej wieczerzy: Piotrze, tej nocy 3 razy się mnie zaprzesz. Piotr nie chciał wierzyć w to i wtedy odpowiedział: Nawet jeśli wszyscy cię opuszczą, ja ciebie nigdy nie opuszczę. Jestem gotów umrzeć dla Ciebie. Teraz jednak widział, że Pan Jezus miał wtedy rację. Kiedy Piotr zobaczył tak smutne oblicze Pana Jezusa, wyszedł z miasta i zaczął gorzko płakać. Jak bardzo był zasmucony tym, że nie powiedział, że jest przyjacielem Pana Jezusa, swego Pana i Boga. Bardzo żałował tego, iż powiedział, że nawet go nie zna. W swoim sercu powiedział Panu Jezusowi, że bardzo żałuje swojego grzechu i prosił go o wybaczenie. Jak myślicie, co zrobił Pan Jezus? Czy wiedział, co Piotr uczynił w swoim sercu? Czy go to pocieszyło? Ależ tak, oczywiście. A co stało się z Judaszem? Czy te świecące pieniążki, które mu wręczyli wrogowie Pana Jezusa, uczyniły go szczęśliwym? Nie, pieniądze nie mogą uczynić człowieka szczęśliwym. Kiedy Judasz zobaczył, że żołnierze naprawdę zatrzymali Pana Jezusa, że go pojmali, poczuł wstyd i zapragnął, aby to się nie wydarzyło. Wziął 30 srebrników i odniósł wrogom Pana Jezusa, mówiąc: Popełniłem straszny grzech. Pan Jezus
jest święty i dobry. Uwolnijcie go. Jednak teraz, gdy Pan Jezus nareszcie dał się pojmać, jego wrogowie nie pozwolą go uwolnić. Kpili sobie z Judasza i już więcej na niego nie zważali. Judasz rzucił pieniądze na ziemię i wybiegł. W swoim sercu myślał: och, gdybym tylko nie był popełnił tak strasznego grzechu. Co w tym przypadku Judasz powinien był zrobić? Powinien pójść prosto do Pana Jezusa i powiedzieć mu: Panie Jezu, popełniłem bardzo ciężki grzech. Jednak proszę Cię, abyś mi wybaczył. Dokładnie tak powinniśmy zawsze uczynić, nawet jeśli bylibyśmy naprawdę niegrzeczni. Pan Jezus wybacza nam zawsze, jeśli tylko prosimy Go o to i gdy naprawdę żałujemy swoich grzechów. Pan Jezus nie był zły na Judasza. Był gotów mu przebaczyć, jednak diabeł wmówił mu, że jego grzech jest zbyt ciężki, by Pan Jezus mógł go odpuścić. Judasz uwierzył diabłu zamiast udać się do Pana Jezusa. Wyszedł poza miasto i powiesił się, a to był jeszcze jeden okropny, bardzo ciężki grzech. Teraz Judasz jest w piekle, w miejscu, gdzie Pan Jezus nie może mu już wybaczyć. A czy wiecie, gdzie znalazł się Piotr? Pan Jezus mu wybaczył i teraz jest wielkim świętym w niebie. To święty Piotr. Pytania do katechezy 34. Co zrobili apostołowie, kiedy żołnierze przyszli pojmać Pana Jezusa? Który z apostołów 3 razy powiedział, że nie zna Pana Jezusa? Dlaczego to powiedział? Czy jego postępowanie było grzechem? A czy był to grzech ciężki? Gdzie wtedy był Piotr? Czy Pan Jezus wiedział, co powiedział Piotr? Czy to sprawiło mu przykrość? Co Pan Jezus zrobił, kiedy przechodzili blisko ogniska? Dlaczego Piotr zapłakał, kiedy zobaczył twarz Pana Jezusa? Co Piotr powiedział Panu Jezusowi w swoim sercu? Czy to pocieszyło Pana Jezusa? Co się stało z Judaszem, kiedy zobaczył, że żołnierze pojmali Pana Jezusa? Czy 30 monet, które dostał, uszczęśliwiło go? Co Judasz zrobił z tymi pieniędzmi? Co zrobili nieprzyjaciele Pana Jezusa? Co powinien był uczynić Judasz, kiedy zrozumiał, że popełnił grzech ciężki? Czy Pan Jezus był zły na Judasza? Czy wybaczył mu? Co zamiast prośby o przebaczenie zrobił Judasz? Czy to był grzech ciężki? Gdzie teraz jest Judasz? A gdzie jest Piotr? Co wy powinniście uczynić, jeśli popełnicie jakiś grzech? Świetnie. Zadanie. Zastanów się, czy zrobiłeś dzisiaj coś złego. Jeśli tak, szybko biegnij do stóp Pana Jezusa i proś o wybaczenie.